2014 roku przemysł stoczniowy wraz z dostawcami w Unii Europejskiej osiągnął około 70 miliardów euro przychodów. Z tego na Polskę przypadło ponad 2,5 miliarda euro. Połowa tej kwoty, a więc około 5 miliardów złotych, to przychody firm należących do Forum Okrętowego, które zrzesza największe podmioty branży krajowej, w tym dwa holdingi stoczniowe, 7 stoczni, trzydziestu dziewięciu producentów wyposażenia i dostawców usług oraz 11 podmiotów stowarzyszonych. Wytwarzane przez polskie firmy produkty i usługi są coraz bardziej innowacyjne, co dostrzegło Forum Okrętowe, od 2 lat przyznając nagrodę Innowacyjna Gospodarka Morska. W ubiegłym roku jej laureatami zostało 5 firm. Centrum Techniki Morskiej, nagrodzone w kategorii Produkt za modułowy lekki trał niekontaktowy, spółka remontowa LNG Systems, nagrodzona za technologię systemu zasilania silników statków skroplonym gazem ziemnym, Vistal Gdynia, uhonorowana za wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Remontowa Shipbuilding, nagrodzona za utrzymywanie pozycji lidera w produkcji promów o napędzie gazowym. Spółka Stogda Ship Design and Engineering, wyróżniona za projekt statku Widar do instalacji farm wiatrowych na morzu. Na lata 2015-2016 w polskich firmach zakontraktowano łącznie 27 w pełni wyposażonych statków o łącznej wartości 800 milionów euro. Najwięcej należącej do grupy kapitałowej Remontowa Holding stoczni Remontowa Shipbuilding SA. To właśnie tam powstaje najbardziej zaawansowany technicznie statek w historii polskiego przemysłu okrętowego, przeznaczony do układania, podnoszenia i konserwacji podmorskich kabli energetycznych, budowany pod nadzorem klasyfikacyjnym DNV-GL dla jednego z największych norweskich armatorów. Statek zaprojektowany przez spółkę Remontowa Marine Design wyposażony będzie w innowacyjny napęd, zaawansowane systemy nawigacyjne oraz urządzenia, m.in. zdalnie sterowane roboty do wykonywania operacji podwodnych na morskich farmach wiatrowych. Wartość jednostki to około 100 milionów euro. Remontowa Shipbuilding buduje także 3 promy pasażersko-samochodowe dla największego w Ameryce Północnej przewoźnika z Kanady. Będą to pierwsze w jego flocie promy wykorzystujące silniki dual fuel, które umożliwiają pracę zarówno w trybie diesel, jak i LNG. Koncepcja i kompletny projekt tych statków powstały w biurze Remontowa Marine Design. W początkach roku stocznia przekazała odbiorcy z Danii klasyfikowany przez DNV-GL pierwszy w Unii Europejskiej prom pasażersko-samochodowy zasilany LNG. 60% wyposażenia tego statku pochodzi ze spółek Remontowa Holding. Oprócz projektu wykonanego przez Remontowa Marine Design, kompletny system zasilania skroplonym gazem ziemnym ze zbiornikiem kriogenicznym wykonała Remontowa LNG Systems, a ruchome pokłady samochodowe i rampy, jak również drzwi wodoszczelne, dostarczyła Remontowa Hydraulic Systems. Spółka ta zaprojektowała także tzw. listwy bezpieczeństwa do drzwi wodoszczelnych, a także wprowadziła na światowy rynek offshore drzwi wodoszczelne z certyfikatem wysokiej odporności ogniowej. 4 września bieżącego roku w stoczni Remontowa Shipbuilding zbudowano pierwszy po ponad 20 latach nowy niszczyciel min dla polskiej marynarki wojennej, któremu nadano imię Kormoran. Budowany pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, został w całości zaprojektowany przez spółkę Remontowa Marine Design. Wcześniej jednostka przeszła próby modelowe w basenie Centrum Techniki Okrętowej. Kadłub zbudowano ze specjalnej stali amagnetycznej, która oprócz wysokiej trwałości zapewnia zmniejszenie wykrywalności pól fizycznych okrętu. Kormoran będzie wyposażony w nowoczesny system zarządzania walką, opracowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.
System ten został tam uruchomiony i zaprezentowany w warunkach laboratoryjnych 9 kwietnia 2015 roku. Inny okręt dla polskich sił morskich powstaje w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. 2 lipca tego roku zwodowano tam kadłub okrętu patrolowego, któremu nadano imię Ślązak. Pierwotnie budowany jako korweta Gawron, teraz pełnić będzie zadania patrolowca, ochrony torów podejściowych i morskich linii komunikacyjnych, jak również zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego. Klasyfikatorem okrętu jest Polski Rejestr Statków, który opracował własne przepisy w zakresie kodeksu bezpieczeństwa okrętów wojennych. Polskie stocznie nie tylko budują nowoczesne statki i okręty, ale także przebudowują pływające obiekty morskie i oferują unikatowe w skali europejskiej usługi. W marcu tego roku w gdańskiej stoczni Remontowa, należącej do Remontowa Holding, zakończyła się pionierska przebudowa układu napędowego promu Stena Germanica, przystosowująca go do zasilania metanolem. 240-metrowy statek armatora Stena Line jest pierwszym na świecie promem na to paliwo, spełniającym najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska. W stoczni dobiega także końca przebudowa platformy produkcyjnej, na której zainstalowano rafinerię do wstępnego przerobu ropy i gazu ziemnego. W kwietniu tego roku stocznia należąca do Remontowa Holding została uhonorowana jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dotyczącym wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w morskim przemyśle energetycznym. Remontowa SA jest także europejskim liderem w instalacji na statkach systemów odsiarczania spalin, związanej z wymogami tzw. dyrektywy siarkowej. W ostatnich 2 latach stocznia zdobyła ponad 40 takich zleceń, wyposażając w systemy wielu producentów ponad 30 statków różnych typów dla największych światowych armatorów. Dziś Remontowa SA jest czołowym dostawcą takich rozwiązań w Europie. Na ubiegłorocznych targach SMM w Hamburgu tytuł statku roku 2014 zdobył pierwszy na świecie prom o napędzie elektrycznym, pływający już w Norwegii. Jego aluminiowy, kompletny kadłub zbudowała firma AluShip Technology z Gdańska. Przykładem zagospodarowania innej niszy produktowej są wyroby spółki Active z Pruszcza Gdańskiego. Houseboats, czyli komfortowo wyposażone łodzie turystyczne, to jednostki motorowo-wypornościowe przeznaczone do żeglugi śródlądowej oraz na morskich wodach przybrzeżnych. W marcu 2015 roku w Stoczni Gdańsk uruchomiono super zwijarkę blach do produkcji sekcji wież wiatrowych, dzięki której zwiększono wydajność produkcji z 12 do 16 sekcji tygodniowo. GSG Towers opracowała także specjalną technologię cięcia i powtórnego montażu wież wiatrowych o dużej średnicy. Po raz pierwszy dostarczyła także bezpośrednio do klienta końcowego ościeżnicę na niemiecką farmę wiatrową na morzu. Z kolei grupa Vistal pozyskała niedawno kontrakt o wartości 75,5 miliona złotych w segmencie offshore. Vistal wykona dla jednego z wiodących światowych dostawców sektora wydobywczego oraz energii odnawialnej elementy platformy wiertniczej na polu naftowym na norweskim szelfie Morza Północnego. Prace obejmą m.in. budowę części modułu wiertniczego, który jest drugim pod względem wielkości z 3 modułów składających się na tę platformę. Komponenty powstaną na terenie nowej, unikalnej hali produkcyjnej spółki na Nabrzeżu Indyjskim w Gdyni. To jeden z największych realizowanych obecnie na świecie projektów w sektorze naftowym. Zakończenie realizacji kontraktu przez Vistal planowane jest na koniec 2016 roku. Polskie firmy dynamicznie wchodzą także na rynek afrykański. Navimor International realizuje obecnie największy w skali Unii Europejskiej projekt edukacyjny w Afryce, budując Akademię Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Angolii. Na obszarze 90 hektarów budowany jest kompleks akademicki, na który składają się m.in. budynki o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych, Centrum Symulatorów Morskich, 30 w pełni wyposażonych laboratoriów, w tym Laboratorium Siłowni Okrętowej, Centrum Ratownictwa Morskiego oraz akademiki i budynki mieszkalne dla kadry. Projekt obejmuje również transfer know-how,
i programów edukacyjnych dla 3 wydziałów, dostawę podręczników oraz szkolenie kadr w Polsce. Biuro projektowe Remontowa Marine Design, zatrudniające ponad 200 projektantów, należące do grupy kapitałowej Remontowa Holding, bierze udział w największych światowych projektach offshore, będąc także liderem w projektowaniu promów i statków offshore zasilanych LNG, a także okrętów. Działające w Gdyni biuro projektowe Salt Ship Design Poland, będące spółką córką norweskiej firmy, zaprojektowało statek konstrukcyjny do operacji podwodnych offshore o nazwie Viking Neptun. Jednostka zbudowana w norweskiej stoczni Kleven została przekazana armatorowi w lutym tego roku. Mierzący 145 metrów długości i 31 metrów szerokości statek jest największym zbudowanym dotąd w tej stoczni, a także największym we flocie norweskiego armatora Atesvik. Inne znane biuro konstrukcyjne, Delta Marine, zaprezentowało ostatnio innowacyjny projekt kompaktowego promu pasażersko-samochodowego Delta Lynx. Statek będzie zasilany LNG, przewiezie 800 pasażerów, a także 82 auta osobowe lub 16 ciężarówek. Działająca w Gdyni spółka DesArt, oferująca usługi inżynierskie przy wykorzystaniu symulacji numerycznych oraz najnowszych technik wspomagania projektowania, specjalizuje się m.in. w wykonywaniu symulacji komputerowych metodą elementów skończonych. Oto jedna z takich symulacji, przedstawiająca działanie jednostki do stawiania farm wiatrowych. Innowacyjność produktów i znaczenie polskich firm przemysłu stoczniowego dla polskiej gospodarki zostało ostatnio docenione nawet przez tzw. media głównego nurtu. Największy polski prywatny koncern stoczniowy Remontowa Holding zdobył w niedawnym rankingu tygodnika Wprost tytuł najlepszego polskiego eksportera. 19 czerwca 2015 roku w Ośrodku Kultury Morskiej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku otwarto multimedialną, długoterminową wystawę Statki – Nasza Pasja. Prezentuje ona szeroki zakres produktów i usług oferowanych przez największą grupę stoczniową w Polsce – Remontowa Holding SA, która przygotowała także jej zawartość. Za pomocą nowoczesnych technik wizualizacji i symulacji komputerowych pozwala ona odbyć wirtualną podróż po stoczni, a także zajrzeć do wnętrza statków czy przeprowadzić wirtualną inspekcję tankowca. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Polskie firmy, produkty i usługi zostały także docenione podczas niedawnych targów morskich Baltexpo, na których tradycyjnie wręczono złote kotwice. Gdańska Stocznia Remontowa SA została nagrodzona za przebudowę promu Stena Germanica do zasilania metanolem. Spółkę DNV GL Poland wyróżniono za usługę modelowania i symulacji stanów dynamicznych systemów elektroenergetycznych statków i mobilnych obiektów offshore. Natomiast za doprowadzenie do uchwalenia dokumentu Polityka Morska Rzeczpospolitej do roku 2020 z perspektywą do 2030 złotą kotwicę otrzymała wiceminister gospodarki morskiej Dorota Pyć. Trzeba podkreślić, że w dokumencie tym zostały uwzględnione uwagi zgłoszone przez Związek Pracodawców Forum Okrętowe.